Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 9 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Prince of Persia. Słuchajcie, moi drodzy, mam wystarczająco tych ziarenek, więc możemy się w tym momencie teleportować do świątyni. I zobaczymy, jaki upgrade sobie właściwie, znaczy jaką moc sobie przygarniemy, bo się nie zastanawiałem nad tym jeszcze. Także zobaczmy sobie na mapę i teraz tak, jak wezmę sobie tą rękę Ormazda, to co mi się odblokuje? Będę mieć tak dostęp, no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba łącznie, jak dobrze liczę. Okej. A jak wezmę oddech, to tu nic, też nic, to tylko do trzech, a tu będę mieć aż do sześciu. No dobra, to w takim razie weźmiemy sobie, i to jest niebieskie. Okej, dobra, czyli to musimy wziąć. Dostaniemy się na żyzne pola w mieście światła i na zamku królewskim. Tak, wiem, Elika, sprawdziłem na mapie. Dawaj, bierzemy tą moc. Nie pierdziel. Już trzecia moc, moi drodzy. Sprawnie idzie. Okej. No i dobra, używamy płyty mocy. Tylko gdzie jest ta płyta właściwie? Czekajcie. A, tutaj, dobra. Widzę. Jak to będzie działać? Zobaczmy. Okej. Aha, i to będziemy sobie tak skakać po prostu. No dobra. To lecimy dalej. Musimy się dostać, wiecie, teraz do wyjścia stąd. Okej. Aha, i to jest takie, że jakby Elika leci jak jakiś ten Superman czy Iron Man albo coś takiego. Taka podobna postać. Dobra. Okej, no dobra, rozumiem. Także mamy już trzecią moc na cztery, moi drodzy. No i cóż, w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak ruszać na kolejne pola. Byłaś martwa? Tak. Co? Byłam, ale nie jestem, więc co za różnica? Chciałam dotrzeć do żyznych pól, żeby zobaczyć... I umarłaś? Tak. Żyzne pola zawiodły jeszcze zanim mój ojciec zniszczył drzewo. W takim razie wszystko w porządku. Drzewo się nie liczy. To mój ojciec zerwał zamek z drzwi do celi Arymana. Zrobił to, by mnie wskrzesić. Nigdy by tego nie zrobił, gdyby nie żal. On był... Był twoim ojcem. Naprawmy to, proszę. Nie możemy pozwolić Arymanowi uciec. To nie twoja. Tylko Aryman. Słyszysz, Arymanie? Zamierzamy to naprawić. Nie wydostaniesz się. Okej, to niezły plot twist. Czyli on tak naprawdę poprosił Arymana, żeby ożywił Elikę. Okej. Dobra, i teraz tak, które my pola mamy odblokowane? Możemy zająć się właściwie całą tą tutaj sekwencją, widzę. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. No tak, faktycznie mam sześć pól, dobrze policzyłem, okej. To tak, teleportujmy się tutaj, bo na szczęście jest opcja teleportacji w tej grze. Także fajnie. Dobra. I tak jeszcze sobie tylko zerknę, ile będę potrzebować ziaren dalej? 540, to nie tak dużo w sumie, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie jakieś 600 czy coś. No dobra, to myślę, że możemy się udać tutaj do Iglicy Marzeń. Dobra. Także pokaż mi Elika drogę i lecimy. Akie show you dałe, no kurde, czemu mi się ta gra tak zacina, no come on. Ale to wiecie, przez to, że niestety muszę mieć włączoną synchronizację pionową, ustawioną na 60 klatek tylko. No to wynika z tego, że kiedy gra działa w większej ilości klatek niż 60, to wtedy po prostu psują się save'y, w takim sensie, że nie chcą się w ogóle wczytać. Aha, ja muszę iść tam, dobra. No kurde, książę, miałeś doskoczyć tam na belkę. Wiecie, save'y się po prostu nie chcą wczytać, kiedy mam powyżej 60 klatek w tej grze. I niestety muszę grać właśnie na tym ograniczeniu. Co jest, no, głupie, bo ja wtedy... Widzicie, co się dzieje, no, zacina mi się gra tak naprawdę cały czas. Okej, jesteśmy. O kurde, no jak mi dziabnął od razu na samym starcie, co jest? Dobrze. Okej, zepchnijmy go z krawędzi. A, nie wyszło.
No bo i wyszło? Okej, siadło, dobra. Okej, czyli jak rozumiem... Właśnie, gdzie dalej? To jest dobre pytanie. Tędy, okej. Dobra, tam raczej nie doskoczymy. Czy doskoczymy, czy ja muszę iść tam, czekajcie. Nie, musimy iść tędy. Dobra, no to lecimy. Tu. Doskoczymy tu? Doskoczymy. Dobra, oho! Jakiś niezbyt przyjemny śmiech. Czyżby konkubina? Zobaczymy. Możliwe, że ona. Dobra. Okej, i cyk do góry. Okej. Dobra, no i faktycznie jest ta umiejętność tam do użycia. I zaś widzę te głupie gluty na ścianie, nie podoba mi się to. A teraz powiem wam o straszne skojarzenia z Prince of Persia, z tego, znaczy z piaskami czasu, straszne skojarzenia teraz. Taka podobna sceneria trochę. Dobra. Co? Miałem nadzieję, że przestanie. Była piękna, bawiłam się tu będąc dzieckiem. Czasem na szczycie spędzałam cały dzień. Wtedy też byłaś taka poważna? Miałam czas tylko na sen i marzenia. Na szczycie znajduje się żyzne pole. Możemy użyć tej płyty, by dostać się na następny poziom. Dzięki mechanizmowi dotrzemy jeszcze wyżej. Dobra, no to w takim razie lećmy, bo jak rozumiem, muszę się udać do płyty, tak? Dobra, poczekajmy, aż ta kulka sobie poleci na dół, okej. Dobra. No i lećmy, Supermanie. Okej. Witaj w mojej iglicy. Oho. Miejscu pełnym przyszłości, krainie miłości. Witaj w mojej iglicy. To była chyba bez kitu konkubina. No dobra, będziemy pewnie z nim mieli drugą walkę. Ten mechanizm pomoże nam dostać się na kolejne piętro wieży. Okej, no to lecimy w takim razie. Okej. Tak, przydałoby się. Co my tu mamy? To rzeczywistość czy sen? Idź, znajdź ją, dołączę do ciebie. No jest tutaj. Siema, aha, ty no. Zaś iluzja. Dobra, no to lecimy w takim razie. Tak myślałem, że konkubina. Dobra, ale wyjaśnijmy ją spokojnie, kwestia czasu. Zjedziemy ją spokojnie. Dobra, teraz po suficie niczym Spider-Man albo jakiś inny man. Okej, okay, tutaj. Dobra, jesteśmy. No i zaś ta cholerna iluzja. No i co cię kobieta śmieszy? Jestem i mnie nie ma. Tylko teraz pytanie, gdzie mam właściwie, tu mam jakąś, czekajcie, bo tu chyba muszę na kolumnę wskoczyć. Oho, dokładnie. Dobra, i tu po suficie, okej. Tak się właśnie zastanawiałem, gdzie mam iść, bo w sumie prawie zrobiłem pętlę dookoła tego, tej komnaty, pomieszczenia dużego, nie wiem jak to nazwać tak fachowo. Nie, tam są to znowu te czarne kulki na górze, nie cierpię tego. Nie lubię, jak mi ktoś, wiecie, przeszkadza we wspinaczce. Które z twoich fantazji mam urzeczywistnić? Jakie pragnienia namalujesz na mnie? Piękna próba, ale znowu pudło. Jestem wolna. Uważaj! Ona wciąż gdzieś tu jest! Bogactwa, słodkie, delikatne pocałunki, moc, siła! Zamknij oczy, mój książę, mój królu. Razem posmakujemy twoich marzeń. Co ona za głupoty gada? Dobra, lecimy dalej. Co ona próbuje? Księcia przekabać? Na swoją stronę. Nie ma takiej opcji. Okej, czyli my teraz musimy pójść tą samą drogą, dobra. Księżniczko, widzę twoje pragnienia. Twa dusza przemierza dalekie krainy, a ciało jest uwięzione w twym podupadłym miejscu. Nie jesteśmy sobie tak daleki. Mamy wielu wspólnych planów. Ona żyje we śnie, mój człowieczku. Spójrz na jej królestwo. Jej lud. Nie zostało nic oprócz marzeń o tym, co było. Bez kitu, ona tak kurde... Przedstawiam jakieś iluzje i tak dalej, próbuje nas tutaj przyciągnąć na swoją stronę z Kubana, ale my się nie damy. Teraz czekajcie, musimy poczekać, aż te gluty sobie pójdą. Te smary z nosa. Nie, mi się to z glutami kojarzy, to naprawdę wygląda jak gluty, no. Dobra, okej, czyli tamten mój upadek wtedy był skryptowany. O powrocie Ormazda, o kolejnym okresie świetności dla miasta. Marzenia! Śpi za dnia, a zbudzi się wraz z nadejściem nocy.
Okej. Okay. Nie chcę gadać za dużo, bo ta konkubina cały czas coś tam. No właśnie. Zapomnij o swych snach. Urzeczywistnij swoją przyszłość. Okej, okay, strasznie wysoko lecimy, chyba aż na sam szczyt. Okej, double jump. Kurde, ale bardzo mi się ta wspinaczka podoba, powiem wam, jest mega dynamiczna. I dobre to jest, dobre to jest. Fajnie się tu spina w tej lokacji. Wiesz, człowieczku, co tak naprawdę widzisz? Mówię, nie chcę się za dużo odzywać, bo ta konkubina ciągle tu gada. Z tym coś zrobienia. Okej, no to lecimy w takim razie. Dawajcie, pchamy, pchamy! Lecimy, nie śpimy. Co jest? Aha, dobra, poszło. No to jesteśmy. Konkubina jest gdzieś w pobliżu. Traciliśmy właśnie drogę wyjścia. Ale dlaczego chcecie odejść? To by było niegrzeczne. Goście tak nie postępują. Gdzie ona jest? Czeka na swojego księcia. Oho, no to lecimy. Ukarnie cię w psucie. Dobry guzik. Okej, w porę. Dobra, Eliko, lepiej nie atakować. Pięknie. O kurde. Coś, kolejna kontra. Nice, dobrze. Książę, atakuj. Dobra, dobrze. No książę, wisiaj, co jest? Czemu on się... Ej, nie chciałby się ruszyć, książę, co jest? Uwaga. Dobra, dobry guzik. Okej, okay, nice. Cyk. Cyk. I cyk, to był dobry kombos. Okej, lecimy dalej. Zobaczcie, jak trochę mniej będę mówić, ale muszę się tu naprawdę trochę na tej walce skupić. Dobra, cyk, cyk, cyk. Teraz ostatni kombos. Nice, dobrze. Oho. Dobra. Bang, bang, bang. I ostatni cios, nice. Dobrze. Okej, okay. to był tak dobry kombos. Siadło ładnie. Dobra, lecimy dalej z nią. Pięknie. Nice, dobra, chyba już się wyuczyłem tych kontr, wydaje mi się. Albo i nie. Ale na pewno jest lepiej niż wcześniej. O! Dawaj ją, książę. Dobrze. Ja powinien spać na dół, halo. Oho. A, przemieściła się, żeby nie spać, dobra. Okej. Okay. Dobra, to powinien być już ostatni chyba kombo skończący. Tak, udało się. Twoja przeszłość jest niczym. Marzenia są martwe. Zaczyna mi być żal Arymana. Był z nią uwięziony przez 1000 lat. No, 1000 lat z taką kobietą to trochę dużo. Ja bym nie wytrzymał osobiście, serio. Dobra, kolejne pole uzdrowione. No powiem, bardzo fajnie się prezentuje to, jak te pola się tak właśnie uzdrawiają, że wiecie, ten świat tak odżywa z czasem. Fajny efekt, fajnie to wygląda. Brakowało mi jakiejś takiej baśniowej gry. Ostatnio gramy dużo w Mrocznych. Ej, to co mówiła o martwych marzeniach. Miała rację, marzenia o tym miejscu umarły. To znaczy, że się poddajesz? Nie. Arymana trzeba zatrzymać, ale nie ze względu na przeszłość. Lepiej się nie poddawaj. Nie będziesz wyglądała tak pięknie, cała unurzona w zepsuciu i wypruwająca z siebie brednie po Arymanie. Wyglądam pięknie, co? Oj, proszę cię. Nie spotkałem jeszcze pięknej kobiety, która by nie zdawała sobie sprawy z własnego... A ja nigdy nie spotkałam mężczyzny, który prawiłby bezinteresowne komplementy. Ależ ty jesteś podejrzliwa. Nie, po prostu nie jestem tak naiwny, jak myślisz. Jakieś tutaj tam, prawda, flirty, cholera jasna. Mi się zawsze to myli, zawsze sobie, zamiast powiedzieć filtry, mówię flirty i na odwrót. Ja pierdzielę. Dobra, i teoretycznie możemy sobie ogarnąć to pole z konkubiną całe, w sensie tą całą sekwencję z nią, ale myślę, że wiecie co, ja bym się cofnął tutaj. To pole jeszcze możemy sobie właśnie ogarnąć, a konkubiną się zajmiemy tam kiedy indziej. Okej, okay, ja muszę teraz zejść tutaj w dół. Dobra, pozbierałem tu się ręka wszystkie? Pozbierałem.
Okej, czyli lecimy tędy. O kurde. Tak trochę niebezpiecznie. Dobra, dobra, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Kurde. Czekajcie, bo teraz muszę zjechać na sam dół, jak rozumiem. Wow, 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 wow. Kurde, coraz szybciej zajewaniam. Ja pierdzielę. Mam nadzieję w ogóle, że ja dobrze poszedłem. No jak nie, to będzie przypał. Zobaczmy drogę. Tak, dobrze poszedłem, okej. Ja muszę iść teraz tędy. Jakoś tam, dobra. Okej, oczywiście jak najwięcej ziarenek po drodze pozbierałem, żeby później nie mieć z tym problemu. A i co dalej? Ja dam radę na double jumpie tam przeskoczyć? Dam radę, okej. Dobra, no to ruszamy tutaj w takim razie. Z tyłu jakieś ziarenka? Niekoniecznie, dobra. No to co, ruszajmy tutaj. Elika, show mi dałe. Gdzie mamy iść? W tamtą stronę, dobra. To ruszamy. Dziękuję. Mówię, postaram się pozbierać jak najwięcej ziaren po drodze. Nie, książę, coś ty zrobił. Ja pierdzielę, dobra. No, na całe szczęście przeżyłem. Elika się zacięła, spoko. Nie wiem, czy widzieliście to, jak ona się zgliczowała w powietrzu. Dobra. Tu chyba po ścianie. Okej, kolejny bieg, cyk, cyk, cyk. Tu znowu. Dobra, i jump. Okej. I tu już mamy zepsute pole, to drugie, dobra. Okej, oho, żeby nie skoczyć, te gluty śmieszne. Dobra. Oj, nie, nie o to chodziło, nie o to chodziło. Shit, źle, nie tak. Czekajcie, ja muszę tu przebiec po ścianie, ale tam źle zrobiłem trochę. Tutaj. Nie, nie, książę. No i zaś mi właśnie, kurde, gdzie ja jestem? Nie o to mi w ogóle chodziło, moment. Ja nie chcę tam skakać na ścianę od razu, ale chyba muszę. Dobra, co zróbmy inaczej. Okej. Ej, no kurde, czemu to... Ej, no nie mogę tam zejść normalnie. O co chodzi? Czekajcie, ja coś źle robię ewidentnie. Może zróbmy w ten sposób. O, dobra, zdążyłem. O, i teraz po tej ścianie, no. I teraz to siadło. Dobra. Sorry, czasami nie ogarniam tej gry. Dobra. Jesteśmy tutaj, to co teraz double jump w tamtą stronę. Nie, ale mnie to wkurza, że przez to, że muszę mieć tą blokadę na FPS-y, to mi tak zacina grę. To jest takie nieprzyjemne. Okej, zobaczmy dalszą drogę. I muszę iść tędy po prostu. Znajduje się na spodzie tego zbiornika. Umieściliście żyzne pole na samym dnie. Pod wodą jest najlepiej chronione. A może trzeba było je umieścić w zbiorniku wypełnionym przez. Założę się zresztą, że to właśnie planuje Alfa. Tam ta płyta chyba prowadzi na dno. Liczę, że jesteś gotowa na kłopot. Bo jeśli będziemy musieli popływać, to nawet nie mam ręcznika. Ej, książę, czasami gadasz głupot, ale dobra, lećmy. Okej. Dobra, i teraz sobie znowu trochę poskaczemy po tych płytach. Ale fajne są te umiejętności, tak wiecie, to skakanie po tych płytach, latanie i tak dalej. Bardzo to urozmaica rozgrywkę, trzeba przyznać. Jest to naprawdę spoko. Wow, okej. Teraz tutaj. No to mi się podoba, dynamika parkouru i tak dalej. W ogóle, powiem wam, że ta cała sceneria troszeczkę mi przypomina, przypomina mi Darksiders 2. Tam też mieliśmy, znaczy w sumie nie tylko dwójkę, tylko ogólnie jedynkę i dwójkę. Bo też tam mieliśmy takie sceny, wiecie, że rozwalona ziemia, takie normalne budynki i tak dalej. A tu jakieś epickie tam rzeczy pokroju, nie wiem, że śmierć jedzie na koniu, nie? To było świetne, naprawdę. Musimy nagrać Darksiders, ja nagrałem co prawda, wow. Nagrałem pierwszą część Darksiders, to było już dawno temu, to było rok temu na kanale. Ale ta seria chyba pod względem technicznym najlepiej nie została nagrana, bo ja pamiętam, że miałem masę problemów właśnie z tą grą. Więc wydaje mi się, że jeszcze raz chyba sobie nagramy Darksiders War Mastered Edition. Razem właśnie już z całą serią naraz. Ale kiedy to będzie? Nie mam pojęcia. Nie przyszło ci to do głowy, zanim weszliśmy do tej gigantycznej. Okej, jest i alchemik. Uważaj, bo ten dziad, kurde. No właśnie, ajajaj. Oho, co się dzieje? Dobra, pięknie. Dobra, lecimy z nim. Pięknie. Kombos, jeszcze raz. Okej, i ostatni cios. Ciep, pięknie. O kurde, co jest? Aha, tylko takie eliki mogą coś mu zrobić w ogóle. Dobra. Pięknie, dobra, ładnie weszło. Okej, teraz tylko rękawicą.
Uwaga, uwaga. Wow, co jest? Okej, naparzamy, naparzamy, naparzamy. Dawaj, książę, lecisz, lecisz. Okej, poszło. Wow, nie zdążyłem. Shit. Nie wiem, guzik. Dobra, teraz siadło. Okej, Elika, atakuj go. Elika, atakuj go. Dobra, nice. Lecimy dalej. Kurde, ej. On o wiele szybciej atakuje. Skubany. Dobra, zablokowałem w ostatniej chwili. Co dalej? Dobra, klepiemy kwadrat. Ale kurde, chińskie znaczki mnie irytują. Naprawdę, mogliby zrobić klawisze, to by było tak wygodne. Nie, nie ten guzik. No i właśnie o tym mówię. Jakby miał napisane, co mam wcisnąć konkretnie, to bym nie miał problemu. Tak to jakieś rękawice, jakieś inne pierdoły. Alika, możesz go atakować. Dobra. Nice, okej. Coś tam coś tam oberwał. Pięknie. Co to za jakiś glut? Wow. Nie, nie ten guzik. Nie, porwało mnie. Damn it. Uwaga, dobra, kwadrat, okej. Pięknie. Okej. Wyjdzie z tej strony, dobra, lecimy z nim dalej. Elika, dawaj go. Dobrze. Jeszcze go, jeszcze dziada, jeszcze dziada, okej. Rękawica! Tak, wiem, wiem. Tylko muszę podejść do tego gościa najpierw. Aj, odepchnął mnie. No kurde, niedobrze jest, niedobrze jest. Dobra, zdążyłem. Okej, pięknie. O, to był też dobry kombos. Okej, dobra, to co, jeszcze chyba jedna rundka i wystarczy. Albo i nie, jeszcze trochę, okej. Dobra, podejdźmy. Aj, kurde. Uwaga, uwaga. No kurczę, niedobrze jest. Okej, siadło. Dobra, nie, jeszcze mu zostało. Kurde, skrawek zdrowia mu został dosłownie, no. Dobra. O, Elika, atakuj go. O, niedobrze, niedobrze jest. Kurde, puszczaj dziadu. Dobra. Dawaj, Elika, atakuj go. Atakuj go. Atakuj go, no co jest? Dobra. Okej, udało się chyba. Możesz po prostu uzdrowić to miejsce i wyciągnąć nas. Chyba nie musimy dochodzić, co zamierzamy. Dobra, także faktycznie uzdrówmy to pole i ten. I będzie trzeba stąd spadać, no bo jesteśmy tak trochę tu uwięzieni, ale spokojnie, damy radę, jakoś stąd uciekniemy. No i super, kolejne pole odżywione, w sumie mamy już chyba ponad połowę tych pól. Także ciekaw w sumie jestem, ile jeszcze do końca gry. Ile nam jeszcze zejdzie. Te mechanizmy są prastare. Prawdopodobnie żaden już nie działa. Nie słyszałem stanowczego nie. Po to tu przybyłem, by na środku pustyni się utopić. Zjeżdżajmy stąd. Dobra, ta scena była świetna. Jak książę zlał Elikę totalnie, to było świetne. Dobra, gdzie mam jeszcze... Tam mam do zebrania ziaren. No ogólnie musimy spadać stąd, tak? No bo nic więcej nam tu nie pozostaje. Dobra, to wyjdźmy stąd. Musimy się wydostać tymi platformami w takim razie. Podejrzewam, że wszystkie te ziarna za chwilę zbiorę. Przydałyby się, nie powiem, że nie. Okej. Dobra, no i gitara. I wydostaniemy się jakoś tędy, jak rozumiem, dobra. Okej, teraz tak, to pole zostało uzdrowione, więc myślę, że jeszcze przez ten kawałek odcinka, jaki nam został, możemy sobie trochę tych ziaren pozbierać. Tak myślę. Czemu by nie w sumie. Przydałyby się te ziarna. Dobra. Wiecie, żeby sobie blokować ostatniego skilla, to trochę tych ziaren jeszcze potrzeba, więc wolę sobie tego jak najwięcej pozbierać, bo poza nagraniem później. Wiecie, mimo wszystko. O kurde, nie, dlaczego? Ja pierdzielę, będę musiał od nowa lecieć całą sekwencję ty. A nie, dobra, tu jestem. Wiecie, moi drodzy, studia powoli wracają i tak dalej. Właściwie już dzisiaj. No, dla was dzisiaj, dla mnie jutro. Już wracam właśnie na uczelnię, na kolejny semestr, więc ten, więc. Więc średnio będzie z czasem, niestety. Tak, niestety, będziecie dostawać tylko dwa odcinki dziennie, ale. No, chyba rozumiecie, prawda? Chyba się nie muszę tłumaczyć. Dobra, zawalczmy z nim. Albo nie. Tylko... A, jednak zawalczymy. Dobra. Okej. Okay. Dobra, piękny kombos, ciep. Ciep i książę teraz mieczem. Nice! No nie, no i tu, ej, no to była piękna walka. To mi się podoba. Dobra, i tak się zastanawiam, gdzie jeszcze jakieś ziarno mogę zebrać z tej perspektywy. Tylko tak średnio właśnie widzę.
Mogę iść tamtędy, ale tamtędy jest zepsute pole chyba kolejne. No, dokładnie, no się do pola zepsutego zbliżam. No dobra, no to z tego co widzę, za wiele już tej perspektywy nie zrobimy, więc myślę, że to jest dobry moment, moi drodzy, żeby sobie odcinek zakończyć. Zobaczmy, ile mamy tych pól. Liczyłem, że chyba 24 łącznie pól jest w grze. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 13? Dobrze liczę? Chyba 13. Okej. Dobra, myślę, że w następnym odcinku, moi drodzy, udamy się tutaj, do tej sali i tamtej iglicy i zobaczymy, jak to będzie dalej, gdzie właściwie pójdziemy. No bo tak, no, zostały nam te dwa pola, będziemy mieli tu bossa, tą konkubinę pewnie. Będzie trzeba tu odblokować umiejętność, tam jeszcze mamy jedno pole do ogarnięcia. Dobra, jeszcze mamy co robić. Okej, także moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Prince of Persia. Na razie!